Lubina jest centrumie, witam was w kolejnym odcinku z paczek. Jakich paczek? Dzisiaj, parę dni temu, zamówiłem paczkę z Sweet Planet i dziś sobie spróbujemy, zobaczymy co tam jest. Tak naprawdę to wy zobaczycie, bo ja wiem, chyba że nie wiem, I don't know. Sweet Planet, czyli oczywiście paczka od Citroxa i jego dziewczyny. No i co, no. Otwórzmy to pierw. Filmów z kamerką już miało nie być póki co, ale wyjątek. Będzie jeszcze jeden. Dobra. Otwieram. Wow! Okej. Okay. Jest zarąbiste wypełnienie. Tego się chyba nie. Ale jest naprawdę świetne wypełnienie. I mamy. Uwaga, uwaga. Takisy Fuego. Takisy to są takie ostre chipsy. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować, ale zamówiłem coś, co bardzo dawno miałem ochotę na to. I coś, co bardzo chciałem spróbować. O, czytam jakiś liścik chyba. Mam logówkę Sweet Planet. Gratulujemy, w twojej pasce znajduje się wyjątkowy produkt, którego nie mogą się doczekać. Wyjątkowe produkty, którego nie mogą się doczekać, aż je spróbujesz. Zanim jednak odkryjesz ich smak, zrób pamiątkową fotkę swojej paczki i pochwal się nią swoim bliskim, rodzinie, znajomym oraz nam, żebyśmy wiedzieli, że trafia w dobre ręce. Dziękujemy i życzymy ci smacznego. www.sweetplanet.pl. Dziękuję i na pewno trafia w dobre ręce. Coś tu jeszcze jest? Jakiś gratis cokolwiek? No, miała być czekolada Hershey's, ale koniec końców nie zamówiłem jej. Może jeszcze będzie u mnie na kanale, ale patrzcie co ja tu mam. Czekolady Mr. Beast'a. O mój Boże. Więc tak dokładnie. I w tym momencie zrobię miniaturę. Zamówiłem tę rzecz. Dokładnie tak. No i co? Zaraz sobie spróbujemy. Wróciłem świeżo ze szkoły, w ogóle nie wiem czy mówiłem, ale tak. Spróbujmy pierw takisy. Ekspert. Okej, okay. Pokazuję, że są ostre. No i co? Pachnie, oj, pikanterią lekką. Jak są te orzeszki takie paprykowe, to właśnie to tak pachnie. Ja sobie może jeszcze przygotuję do popitki kolę. No ja tak muszę zgwintać. Dobra. Weźmy jednego. Tak to wygląda. Ten chips. No i co? Spróbujmy. Ostre. Ale twarde. O! 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 Jest to twarde, jest to ostre w ciul, jest dobre. W sensie, da się to jeść. Ja z pewnością sobie całą paczkę takisów sobie zjem. Ale naprawdę, takisy bardzo dobre. Ja sobie to zostawię na później. Będzie później jedzone. A teraz zajmijmy się coś, na co miałem naprawdę ochotę od bardzo dawna. Zwłaszcza, że oglądam Mr. Beast'a. Czyli te czekolady Mr. Beast'a. Dokładnie tak.
To jest czekolada Mr. Beast'a. Mleczna po prostu, w mlecznej czekoladzie. Ale jeszcze mnie pali trochę. Orzeszki ziemne, solne, pszenica, okej. Więc ta czekolada będzie bardzo dobra. No i ta mleczna czekolada z masłem orzechowym. Myślę, że będzie dobre. No i co, ponoć to są najlepsze czekolady na świecie, więc otóż nie spróbujmy po jednej i drugiej. Staram się zachować to opakowanie oczywiście. Oj, łamało nam się. Pachnie gorzką czekoladą. Ogólnie chciałem pierw do Dealza pojechać i to kupić, ale nie ma okoliczności, więc zamówiłem. O, tak ona wygląda. To jest napis Share. Sobie ułamiemy w tym miejscu. Trochę nie wyszło. Chowam tu resztę, chwila. Dobrze. Taki kawałek Share mamy, więc spróbujmy. Okej. Jest to dobra czekolada. Jest zwykła, po prostu jest mleczna. I smakuje jak... jak one. Naprawdę. Ale są... no jest lepszej jakości moim zdaniem. Jest dobra. Moim zdaniem to jest bardzo dobra czekolada. Od Mr. Beast'a. No i co? Spróbujmy drugą czekoladę z masłem orzechowym, które osobiście lubię, mimo że jadłem raz w życiu chyba. To ja lubię. O! Devour i Share. Devour. Wy wiecie u mnie na kanale, że była seria z Devour. Taka gra. Dobra, tabliczka wygląda ładnie. To pochowanie. Kurde, sam nie wierzę, że naprawdę taką czekoladę mamy. To jest właśnie tą Mr. Beast'a, bo zawsze na odcinkach Mr. Beast'a, jak oglądam, to jest. No, czekolada, fizz, coś tam. Trochę czuć. Daję oczywiście, mam pikantne w ustach przez te takisy. I tu, nie wiem, czy widać, jest to nadzienie. Widać je trochę, no i dobra, no spróbujmy. Tutaj przeważa masło orzechowe, ale to jest naprawdę dobre. Naprawdę mega dobra ta czekolada. W ogóle miałem w planie jeszcze mówić płatki z Minecrafta, ale niestety na Sweet Planet już ich nie ma. Ale czekolady Mr. Beast'a naprawdę dobre. No i cieszę się, że mogłem ich spróbować. Jak będę w Divizie czy gdzieś, na pewno spróbuję te, albo jeszcze zamówię inne smaki. A wtedy będzie kolejny odcinek testowania smaku, bo ta seria była u mnie. Czy to było próbowanko? Nie, no testowanie smaku chyba ta seria się nazywa, nie wiem. Tak czy siak, dziękuję za ten odcinek. No co, taki są daje 10, dobra 9. Gdyby nie były takie twarde, by miały 10. Czekolady dostają też 9. Naprawdę bardzo dobre czekolady. Ale trochę mi zajeżdżają tym królikiem w stanie czekolady. Ale może to Polska. Może po prostu nasze kubki smakowe nie są zwyczajne do zagranicy i może tam czekolada z takiego króliczka jest po prostu czymś
takim, a u nas to shit, przeruchany. Nie wiem, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole, łapy w górę i napisz komentarz, czekolada mi serbista. Eluwina.